Siemano, siemano! Jesteśmy tym razem w Kijowie. Przyjechaliśmy tutaj z troszeczkę inną ekipą niż poprzednio z Maroka. Spacerujemy głównym deptakiem Kijowa, który zwie się Kreszczatyk. Pomachajcie, dziewczyny. Cześć. A tu jest jeszcze Witek z naszej ekipy. Jesteśmy tutaj w czwórkę. Jest przepiękna pogoda. I wszystkie panie chodzą bez biustonoszy. Tyle na razie zdążyliśmy zauważyć. Oprócz naszych Polek. Spacerując głównym chodnikiem, jesteśmy w stanie dokładnie zauważyć, że chyba jest to ulica z największą ilością miejsc, gdzie sprzedaje się kawę. Jest tego dosłownie multum. Co około 10 metrów jest następny punkt. Aha, i druga ważna sprawa jest taka, że zdecydowanie wielu Polaków mogłoby tutaj się wybrać, znaleźć swoje żony, bo co Polki i Ukrainki mają wspólnego, to jest na pewno słowiańska uroda, która jest moim zdaniem chyba najlepsza na świecie. No cóż, Itkul, masz podobne zdanie? Oczywiście, Polki i Ukrainki są najładniejsze. Jesteśmy właśnie na Majdanie Niezależności, pewnie znacie to miejsce, bo kojarzyć wam się może z wszystkimi tymi wydarzeniami związanymi z wybuchem wojny w Ukrainie i manifestacjami. Nie chcę was zanudzać tym miejscem, ale jest naprawdę olbrzymie, wyjątkowe i bardzo symboliczne. Dla Ukrainy bardzo symboliczne. Upał bardzo mocno dzisiaj doskwiera, jest 26 czerwca, mamy 33 stopnie. Jak da się wyczuć, stoimy pod łukiem Zjednoczenia Narodów, który ma symbolizować pojednanie się Rosjan i Ukraińców. Co ciekawe, widać tutaj takie pęknięcie w samym środku łuku. Pewnie to też ma coś symbolizować, też domyślcie się co. Ktoś to domalował. No, krucho jest, po Krymie tym bardziej. Stoimy teraz przed monasterem Michała Archanioła. A tuż za nim, ruszamy teraz w stronę rzeki Dniepr, znajduje się fenikular. Fenikular, czyli kolej taka terenowo-linowa, która ma tylko dwie stacje i łączy Stary Kijów z Poddołem podobno, tak się nazywa ta dzielnica. Jest to drugi fenikular znajdujący się na terenie Ukrainy, który pierwszy znajduje się w Odessie. Gorąco? Idziemy gorąco. Na piwo. Gorąco. Szukamy piwa. Chodźcie na piwo. Czeskie piwo w Ukrainie. Nie, żartuję. Raczej będziemy szukać. Nie, idziemy na zimne piwo, zimną wódkę. A wódka tu jest dobra, i ciepłe bo jest zimna i tania. I ciepła, tak jest. Wódka tu jest bardzo tania, bo w sklepie to już nawet nie patrzę, ale w lokalach kosztuje około 30-40 hrywien, tak? Za 50. 31 hrywien za 50. Za 50, to jest ważne. 31 hrywien za 50. Szkoda by było nie skorzystać z takiego. Tak. Czyli jak? Jest tańsza niż woda w restauracjach. Witek właśnie zakłada, w ogóle Witek zakłada swój własny kanał na YouTubie. I to będzie teraz kanał zwany Mistrz Patelni. Z wódką przez świat. Już jest chyba coś takiego jak wódka przez świat. O, musimy bilety kupić, pewnie kosztują 8 hrywien. A tutaj oczywiście przy wszystkich tych szlakach turystycznych sprzedają różnego rodzaju pamiątki. Papiery toaletowe z Putinem nawet, widać, że go nie lubią. Soon.
Po kolejnej przerwie ruszamy do następnego etapu, jakim jest Muzeum Czarnobylskie. Muzeum Czarnobylskie jest teraz dosyć popularne. Jak byłem tutaj około 5 lat temu, to pani otwierała nam specjalnie drzwi, żebyśmy mogli do niego wejść. Dzisiaj jest tutaj multum turystów. Można tam znaleźć eksponaty z wybuchu, który jest teraz dosyć na fali dzięki serialom HBO i serii Czarnobyl. Są tutaj stroje, dokumenty, cały reaktor, jest również makieta całego reaktora. Kiedyś, nie wiem jak teraz, zaraz dopiero wejdziemy do tego budynku, ale kiedyś wejście kosztowało 10 hrywien, bo praktycznie nie cieszyło się dużą popularnością. Było raczej takim punktem memoriału, pamięci dla tego wydarzenia, które zmienił bieg historii Ukrainy. A dzisiaj? Dzisiaj dzięki HBO przede wszystkim jest to miejsce, gdzie znajdziemy dużo turystów. Stoimy już przed muzeum. Tuż za mną są samochody użyte podczas akcji gaszenia i ratowania tego, co pozostało z elektrowni. Stoimy już tutaj ponad 30 lat. 33 dokładnie. Można sobie je zobaczyć, stoją przed wejściem. Tak wyglądały i tak użyto też niektórych tych modeli. Użyto tych modeli w serialu Czarnobyl. Karetka pogotowia z tamtych lat trochę inaczej wyglądała. No i wozy typowe, Uazy, Jazy i tak dalej, rosyjskiej konstrukcji. A tutaj jeszcze mamy czołg. Czołgiem też coś pewnie robili. Muzeum jest tak skryte, że moi przyjaciele poleźli aż dalej, bo myślą, że tam. Wiki! Tu! Stoimy właśnie przed schodami, które symbolizują miasta, które zostały ewakuowane podczas całego wybuchu w 1986. Dokładnie o tej godzinie wybuchł reaktor. 1:23. Za mną w muzeum możecie zobaczyć twarze osoby, które brały udział w akcji gaszenia całej elektrowni, i przy niektórych zdjęciach niestety są zaznaczone takie przykre sygnały, symbole, że te osoby już niestety nie są z nami albo straciły życie przez tą akcję, poprzez napromieniowanie. Widzicie tutaj na u góry stroje, w które byli ubrani strażacy podczas akcji ratowniczej, w minimalnym stopniu chroniły strażaków przed tym, co skrywał w sobie tak naprawdę wybuch reaktora. Pewno słyszeliście o trzech śmiałkach, którzy, oczywiście ci, co interesują się tą katastrofą, którzy wybrali się pod reaktor i odkręcili zawory odpływu wody, ponieważ woda ta, bardziej stopion rdzeń, który zbliżał się ku dnu, ku tym wodom, mógł spowodować bardzo duży wybuch. Więc oni zeszli, odkręcili te zawory i ta woda spłynęła i dzięki temu uratowali. Ochronili nas przed jeszcze większą tragedią niż była. Więc muzeum, godne polecenia, bardzo króciutko. Wystarczy wam spokojnie godzinka, żeby zobaczyć całe muzeum. Sporo Polaków, wiadomo, po publikacji serialu HBO. Jest ich dużo więcej, ale turystów nie jest aż tak tłoczne muzeum. Bardzo klimatyczne, takie specyficzne. Jeśli jesteście tutaj, interesuje was na pewno ta historia, to musicie sobie wziąć tłumaczenie, takie słuchaweczki do tłumaczenia na język angielski, bo niestety muzeum jest całe praktycznie po rosyjsku.